Witam serdecznie. Dzisiaj w sektorze gości brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w pięcioboju nowoczesnym, a zarazem najbardziej uśmiechnięta kobieta w polskim sporcie, Oktawia Nowacka. Cześć, Oktawio. Cześć. Najbardziej uśmiechnięta kobieta, bo nawet kiedy na metę zawodów olimpijskich wbiega z grymasem bólu na twarzy, to wszyscy myślą, że to uśmiech. No właśnie, ale tak jak powiedziałeś, był to no nie do końca uśmiech, tylko ten grymas bólu, bo faktycznie ten ostatni odcinek był dosyć bolesny. Więc no myślę, wydaje mi się, że to były po prostu zaciśnięte zęby i gdzieś tam ten taki bardziej grymas niż uśmiech. Może tak ostatnie faktycznie 5 metrów, jak wiedziałam, że już nikt tego medalu nie zabierze, to faktycznie może już wtedy się uśmiechnęłam. Sama nie wiem, bo nie pamiętam dosyć. No właśnie, podobno samej końcówki biegu w ogóle nie pamiętasz. Tyle energii cię to kosztowało. To znaczy pamiętam cały ten bieg, ale nie pamiętam szczegółów. Po prostu za dużo rzeczy się działo dookoła, że wszystko było takie... W takim byłam amoku, że jakbym wbiegała w tunel, dookoła wszystko się dzieje, ktoś coś chce, ktoś łapie, ktoś podnosi, a ja po prostu ze zmęczenia leżałam na tej ziemi i faktycznie no, nie wiem do końca, co się dookoła mnie działo. Od Igrzysk Olimpijskich w Rio minęło już pół roku. Jak bardzo przez ten czas zmieniło się twoje życie? Jak bardzo medal olimpijski jest w stanie zmienić życie pięcioboisty? Znaczy... Może jakoś tak bardzo się nie zmieniło, bo no, summa summarum zostałam sobą i uważam, że to jest najważniejsza rzecz, żeby w każdej sytuacji pozostać sobą. Jedyne, co się takie zmieniło, to faktycznie gdzieś tam troszkę większa popularność tej dyscypliny. Wiadomo, to nie wzrosło, nie wiadomo jak, ale jednak ten pięciobój zainteresował jakąś tam grupkę fanów sportu i te igrzyska się spodobały, spodobał się sam pięciobój. Gdzieś tam przeprowadzono parę wywiadów. No właśnie, tych wywiadów udzielasz oczywiście dużo więcej niż wcześniej. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o twoją popularność, rozpoznawalność na przykład na ulicach? Nie, dużo się nie zmieniło. Mówię, osoby, które gdzieś tam rozumieją sport, oglądają ten sport, to faktycznie gdzieś tam poznają i owszem, zdarza się, że ludzie gdzieś tam zaczepią albo poproszą autografy. W skrzynce pocztowej notorycznie mam pełno listów, na które muszę rozsyłać autografy. Także pod tym kątem ta popularność wzrosła, ale oczywiście nie jest tak, że przechodzę ulicą i wszyscy wiedzą, kim jestem, bo to niemożliwe. Przed Igrzyskami Olimpijskimi długo zmagałaś się z kontuzją stopy. Praktycznie przez wiele miesięcy w ogóle nie mogłaś biegać, nie trenowałaś, nie mogłaś być odpowiednio przygotowana wytrzymałościowo. Gdyby ktoś wtedy, na kilka miesięcy przed Igrzyskami Olimpijskimi w Rio, powiedział ci, że te igrzyska przyniosą ci medal, to co byś mu odpowiedziała? Szczerze mówiąc, wydawało mi się to niemożliwe. Może jeszcze kilka miesięcy przed igrzyskami tak, no bo cały sezon trenowałam właśnie z tym zamiarem, żeby jechać i walczyć o medal olimpijski. Nie jeszcze go zdobyć, ale po prostu podjąć walkę o ten medal. I tak myślałam do końca grudnia 2015 roku i kiedy w styczniu 2016 pojawiła się kontuzja, no to jeszcze po miesiącu kontuzji wiadomo, nic się nie stało, ale z każdym miesiącem, im dłużej się to wszystko przeciągało, to gdzieś ta wiara we własne siły malała i czułam się coraz bardziej niepewnie i tak naprawdę dopiero tuż przed igrzyskami udało mi się pozbierać na tyle, żeby walczyć o medal. To który moment był przełomowy? Już bezpośrednio po tym pierwszym dniu zawodów? Przełomowy moment... Nastąpił jeszcze przed startami, bo w zasadzie po tym najgorszym okresie kontuzji, kiedy to wszystko już trwało piąty miesiąc i kiedy już wydawałoby się, że wszystko stracone, to ja na przekór powiedziałam, że nie, od teraz jeszcze raz próbuję walczyć i mówię, no jestem w tym miejscu, w którym jestem i muszę to zaakceptować. Już nic nie zmienię, czasu nie cofnę. Więc z tego miejsca postaram się zrobić wszystko do igrzysk, co jestem w stanie zrobić i zrobić to jak najlepiej. I zrobiłaś jak najlepiej, zdobyłaś medal Igrzysk Olimpijskich. Co najbardziej z tych dwóch dni zawodów tobie zapadło w pamięć? Myślę, że szermierka. No bo ona rozpoczynała zawody i faktycznie była rewelacyjna. Ja po prostu... To był ten dzień, kiedy wchodziłam na planszę i wszystko czułam, wszystko widziałam i
nawet jak popełniłam jakiś błąd, to po prostu i tak wszystko wchodziło. Ile pojedynków tam wygrałaś? To było 27. No, rewelacyjny wynik. Tak, tak. Także to był w ogóle mój rekord życiowy zrobiony na turnieju. No nie licząc turniejów w Polsce, ale na takich międzynarodowych zawodach. W najważniejszym momencie tak, kariery. Tak, i to właśnie na Igrzyskach Olimpijskich, więc to była dla mnie ogromna radość. Też po takiej przerwie od walk, którą miałam, bo wiadomo, wtedy, kiedy nie biegałam, to też nie walczyłam. Oczywiście jakieś techniczne rzeczy na szermierce robiłam, ale walczyć nie mogłam, bo to było zbyt duże obciążenie dla stopy. Także gdzieś tam na tej świeżości udało się zrobić naprawdę rewelacyjną szermierkę. Kolejny taki moment to była jazda konna, bo faktycznie z koniem zgrałam się niesamowicie i już na samej rozgrzewce, gdzie ja się zawsze bardzo stresuję, kiedy wsiadam już na tego konia i zaczęłam robić rozgrzewkę, to już zszedł ze mnie stres. Mimo, że jechałam ostatnia, mimo, że były pełne trybuny, mimo, że to były Igrzyska Olimpijskie, ja czułam, że będzie dobrze, bo po prostu pasuję do siebie z tym koniem. No i ostatni taki już etap, to myślę, że to ostatnie koło, kiedy naprawdę już bolało mnie wszystko, nawet powieki. Śmieję się, że nie myślałam, że możliwe jest, że powieki nawet bolały i uszy, a bolało mnie dosłownie, bolała mnie każda część ciała. No i ten moment, kiedy wbiegałam na metę, najbardziej zapadł w pamięć. Kiedy dobiegasz do mety, zostało ci kilka metrów, ale wiesz, że tego medalu już nikt ci nie zabierze. Dokładnie. Ten moment i całe te zawody dostarczyły wielu emocji kibicom w całej Polsce, ale oczywiście najbardziej przeżywali je twoi bliscy. I tutaj przytoczę słowa twojego taty, Mirosława, cytat z Dziennika Bałtyckiego. To, co się dzieje, to spory szok. Te dwa wieczory, podczas których rozgrywane były konkurencje pięcioboju, kosztowały nas wiele stresu i emocji. Muszę przyznać, że mieliśmy kłopoty ze snem, ale już do nas dotarło, że nasza córka wywalczyła medal. A po jakim czasie dotarło to do ciebie? No właśnie, to jest informacja chyba, która dociera dosyć długo, bo teoretycznie się wie, że ma się ten medal. Ja wstałam rano, dzień po rozgrywanych zawodach i tak otworzyłam oczy i pierwsze co, czy to wszystko się wydarzyło, czy to był sen, ale spojrzałam obok na szafkę i leżał tam medal i mówię, no faktycznie, jest mój. No i teoretycznie wiedziałam, że zdobyłam ten medal, ale to jest taki specyficzny moment, kiedy na coś pracuje się całe życie i w pewnym momencie zdobywa się to coś, co wydawało się czymś wielkim, nieosiągalnym wcześniej albo no, niesamowitym i nagle się to zrobi i czuje się takie dziwne emocje, że ojej, to ja jednak to zrobiłam, czyli to nie było jakieś niesamowicie nieosiągalne, że faktycznie jesteśmy w stanie dążyć do rzeczy, które teoretycznie wydają się nieosiągalne, ale jeśli bardzo ich chcemy, to jesteśmy w stanie tak naprawdę zrobić wszystko. I to jest właśnie ten taki niesamowity moment, kiedy uświadamiasz sobie, że mimo, że się przejdzie tą granicę i zrobi się coś, co było wcześniej tylko marzeniem, to teoretycznie nic się nie zmienia. Ja wstałam i nadal byłam Oktawią Nowacką, budziłam się w tym samym łóżku, i wstało to same słońce, z tym, że po prostu byłam medalistką olimpijską i doszedł ten tytuł. I to jest takie naprawdę takie dziwne uczucie. Dziwne, ale piękne. Ale piękne.